Oczywiście możecie na bieżąco komentować poczynania naszych zawodniczek, dzielić się z naszymi widzami wszelkimi spostrzeżeniami dotyczącymi meczu. My też widzimy je na bieżąco, także zachęcamy do aktywności. Na Staroń. Czy wyrówna stan meczu? Brawo! Dla Poznania. Na
niestety błyskawiczna kontra i Kozmianki odchodzą na dwie bramki. Kolejnej kończę 5 do 3. Przepraszam, 5 do 2 dla Poznania. Karny po raz kolejny przed szansą na podwyższenie wyniku Justyna Staroń. Nasza skrzydłowa. I brawo! Na razie 2 na 2, 100% skuteczności. Zawodniczki Krakowi. Pierwsza gra czasowa w tym meczu zespół z Poznania, a grać będzie Wieliczek i przemysł przez najbliższe 2 minuty. A na ławce Dzidek. Słupek ratuje Krakowie, ale piłka odzyskują Poznanianki. Przejść do trzech. Thank you.
Kozłowskiej i zespół Krakowi już w pokrecie. A podczas tej straty zrobiło nam się 8-4 dla Poznanianek, więc Krakowa musi zacząć odrabiać straty. Niestety Nina Herman przestrzeliła. Jeszcze do 4 dla Poznanianek. Nie jest dziwnego, ponieważ ta przewaga robi się zbyt duża. Krakowa musi coś zmienić w swojej grze. Razem Poznanianki zagrają w Krakowie. I Krakowie będzie grał w przewadze liczebnej przez najbliższe 2 minuty. Znowu w rękach Poznanianek.
czyli na parkiecie wyrównane. Dodatkowo zespół z Poznania będzie miał okazję na parkę z rzutu karnego. Bramka zostanie uznana. Błąd kroków sędzina znowu bliznęła, w tym razie Kasi Kawy. Szybka kontra Poznanianek, stały element w tym meczu 4 do 13. Bardzo dobrze broniący dzisiaj bramkarki z Poznania. Ale świetną interwencją popisała się również nasza bramkarka. I kolejna świetna interwencja naszej bramkarki. I trzecia pod rząd interwencja i kontra. Milena Herman tym razem doskonale to wykończyła. Kamuszyńska wędruje na ławce kar. Osłabienia, zdobywamy szóstą bramkę. 6 do 14.
co bramkarka ratuje tutaj troszeczkę wynik. Były cztery ważne interwencje, w których nie pozwoliła na kolejne zdobywanie przewagi przez drużynę z Poznania. Kontra poznajanek. Świetnie wykonują te elementy, ale nie tym razem. I kolejna skuteczna kontra. Tym razem. Trzeci podchodzi do niego Justyna Starań, pod nieobecność Laury Świątek. Miejmy nadzieję, że po raz trzeci trafi, że po raz trzeci będzie skuteczna. Tak jest. Karnych dzisiaj Justynka bezbłędna. Akuratnie czasem wydaje się aż za bardzo, wprawiają w zdziwienie zawodniczki i trenerów obydwu drużyn, no ale sędzia zawsze ma rację. Zderzenie tam, nasza zawodniczka Dudzik leży i trzyma się za kolano. Wyglądało to bardzo nieprzyjemnie. Opuszcza nasza zawodniczka. Po raz kolejny w tej części gry grać będzie w osłabieniu liczebnym przez 2 minuty. Ale niestety złapała też karę, więc Krakowia znowu musi się bronić. Panie sędziny podyktowały tutaj rzut karny. Skutecznie wyegzekwowany. Dawaj,
niestety świetnie zapowiadało się ten przewrót przez całe boisko do Justyny Starań, ale niestety nasza skrzydłowa uległa w pojedynku z bramkarką z Poznania 17-16. Jest taki moment ryzyk kibiców, którą przydałby się dopnik z trybun, ponieważ Krakowia mimo pewnej straty bramkowej w tej chwili trzyma się dosyć ładnie, mimo osłabień, mimo kontuzji naszej zawodniczki. Walczy, jak widać, zdobywa kolejne gole. Gdyby odrobinę wesprzeć z trybun, mogłoby być tu całkiem ciekawie. No ale nic, liczymy na charaktery naszych dziewczyn. Ciekawy. Dwie minuty dla zawodniczki Krakowi, trener Krakowi bardzo zdziwiony, bardzo zaskoczony tą decyzją. W sytuacjach chce się powiedzieć zwykle oliwa zawsze sprawiedliwa. No ale nie zmienia to faktu, że wygramy jeszcze minutę i 45 sekund osłabienie. Dzisiaj coś nie może wstrzelić się, nie może trafić. Szkoda, bo zwykle od niej bardzo dużo zależy. To jest jeden z tych zawodniczek, które potrafią zdobywać gole i decydują o obliczu zespołu. Ojej. To trochę przypadkowa bramka. Ale i takie czasem się zdarzają. Szybka akcja, tak, trzymać. Imina Herman, może teraz, może wreszcie. No i znowu nie udało się pokonać bramkarki. Na szczęście skutecznie zrobiła. Nasza Kamyszyńska Milena tam była popychana. Na pograniczy faulu nie miała jak oddać skutecznego rzutu tym razem, ale jednak się udało. Walczyła na skrzydle. No, ładnie, że zawodniczki z Poznania skutecznie samoobroniła. 10-18 dla drużyny z Poznania. Po tym nieudanym początku, gdzie Krakowa straciła sporo bramek, gdzie Poznanianki zyskały sporą przewagę.
tej chwili ten mecz się wyrównał. W zasadzie jest gol za gol, akcja za akcję. Wspaniale, to się okaza tam na kole, zabija piłkę. I nasza młoda zawodniczka Stachowicz. Tak, Stachowicz zapunktowała w tym meczu. I już 11 do 8. No gdyby nie ten moment, w którym Cracovia straciła chyba 5 bramek pod rząd, może 6. Zupełnie ten mecz by inaczej by wyglądał. O, ładna, ładna bramka teraz, bardzo ładny strzał. Musiało podobać. Wspaniały gol. Tym razem Andrzejszyk pisała się ładnie rzutem ze skrzydła. Dobra, to Cracovia. Znowu Andrzejczyk, znowu skuteczny. Doskonale, Kasia Kawa, przerzut przez całe boisko. Stachowicz jest, Stachowicz. Brawo, brawo. Znowu ta młoda zawodniczka wspaniale wykorzystuje podanie przez całe boisko od Kasi Kawy. Cracovia odrabia. Cracovia odrabia 14 do 19. Już tylko 5 bramek przewagi poznanianek. To jest ten moment, w którym trzeba iść za ciosem. A niestety poznanianki trafiają. Tym razem. Ale piłka w posiadaniu Pasiaczek. Trzeba zbudować tą akcję. No i Kasia Kawa tam faulowana, ciągle piłka w naszych rękach. Ładnie sygnalizowany rzut. I znowu Andrzejczak tam po na lewym skrzydle próbowała trafić tym razem. Piękna bramkarka Poznania. Okazała się lepsza. Przyspiesz teraz, krzyknął tam trener Cracovii. Tak. Dzisiaj są super skrupulatne. W ten oto sposób, mimo syreny końcowej, Kasia Kawa będzie próbować rzucić przez 6-osobowy mur, ponieważ cały czas źle wykonywane było to wznowienie. No i to taka wyjątkowa sytuacja, w której Cracovia może zdobyć bramkę, no już po czasie. Zobaczymy. O! Wspaniale! Co to było, Kasia Kawa, pana widzę swoich koleżanek, to świetnie, świetnie. 15 do 20. Życie, cencie, pierwszej połowy, bramkę zdobyła Katarzyna Kawa. Po 3 bramki na Cracovii zdobyła Katarzyna Kawa i Katarzyna Kamuśniska. 4 jest na starym, po 2 Gabriela Stachowicz i Joanna Czyńczyk. 6 bramek dla zespołu gości Karolina Szajek, po 5 Katarzyna Matyja i Magdalena Ziółkowska. Zapraszam Państwa na chwilę oddechu, zwracamy za około kwadrans. My również wracamy za około kwadrans i po tej emocjonującej końcówce w pierwszej połowy liczymy na więcej, w drugiej. Do zobaczenia i do usłyszenia.
Tak jest. To dzięki waszemu wsparciu, dzięki temu, że wpłaciliście parę złotych na naszą zbiórkę, możemy dzisiaj nadawać dla was mecz Przygorzistek Krakowi live prosto z hali stulecia KS Krakowia Kern. Cały czas zachęcamy do komentowania. Cześć Piotr Czajka, tak? I do boju Krakowia. Wszystko się zgadza. To było Hej Zawodniczek Krakowi. Powoli wracamy na boisko.
Szanowni Państwo, przystanie 15.20 rozpoczynamy drugą połowę spotkania pierwszej ligi grupy południowej pomiędzy Krakowią a JTC z Poznań. Drugiej połowy. Tylko czterobramkowa przewaga za wyjściem z Poznania. Oszukamy naszą defensywę. No i nieudany kontratak. Jest Kasiaka Muszyńska. Przechwytuje tą próbę zagrania pod bramkę Krakowi. To przechwyciła. Sędzina sygnalizuje już tutaj grę pasywną. Kolejne. Sędzina znowu bardzo skrupulatna. No i niestety rzut. Strącona nasza czwarta kamera. No i tak było. Chcieliśmy dostawić czwartą kamerę, byście pięknie widzieli bramki od tyłu, jak wpadają, jak wyciągała bramkarka te piłki z siatki, ale niestety ten niecelny rzut pozbawił nas takiej możliwości. Tymczasem Poznanianki trafiają. Teraz 22. No i zwiększają swoją przewagę do 6 punktów. Super, wspaniale, doskonale. Nie wystarczyło, czy udało się jeszcze uzyskać łączkę. Tylko 5 bramek przewagi Poznanianek. Odrabiamy. Ostro tam. Agatka Stępień. Jak w korpo. A taki właśnie pseudonim nosi nasza zawodniczka. Bronimy dalej. Udało się wybronić. Staroń. Fantastycznie, Justyna Staroń szybko poszła prawym skrzydłem. I po raz kolejny Krakowia punktuje. Cały czas trzyma się na 5-bramkowej przewadze Poznanianek. A tak jest, Justyna Starań tutaj przecięła tą groźną akcję. Nie, Agata Stępień broni po raz kolejny w tym meczu. O, niedokładnie pogadnie, niestety Agata Stępień. Tak, chyba straciłam wzrok.
Poprzeczka. Poprzeczka ratuje nas przed stratą kolejnej bramki. Cały czas 5 bramek przewagi poznanianych. Justyna Staroń niestety przekroczyła tam linię. Oznacza pole, którego nie wolno jej przekraczać. No, tym razem skutecznie odsłówka poznanianki. Piątą bramkę w tym meczu. Kolejny taki głupi błąd, który nie powinien się był zdarzyć, a jednak no, w konsekwencji musi to kończyć bramką. Ponieważ Poznańki bardzo dobrze kontratakują w dzisiejszym meczu. I Kasia Kawa mimo problemów z chwytem oddała skuteczny rzut. 19-25, 6 bramek przewagi poznanianek. Druga połowa wygląda na bardzo, bardzo wyrównaną. I Agata Stępień. Sędzia wskazuje, zaatakowała łokciem. Co kończy się dwuminutową karą. I rzutem karnym dla poznanianek. A nie, przepraszam, bramka została nieuznana, natomiast wznawiają zawodniczki Krakowi, tam chyba nie było gola. Ze skrzydła Justyna Staroń, ale tym razem znowu lepsza bramkarka poznanianek. No, walczymy dalej. Ładna ta kombinacja była. Poznanianki nie bardzo wiedziały, co się w ogóle dzieje tuż przed polem bramkowym. No ale nie udało się tego zakończyć rzutem. Chociaż furtka już była otwarta. I znowu Kasia Kawa kroki. Coś niesamowitego. Ile dzisiaj sędzina wyłapuje tych błędów kroków. No i tutaj nieprawdopodobnie przestała nasza obrona. Po takiej interwencji bramka, jakiej piłka wpada między trzy nasze zawodniczki i tak czy inaczej przejmują ją poznajanki. 26-19 po bardzo wyrównanej części meczu, gdzie prosiło się aż o to, żeby troszeczkę tutaj odrobić. No ale jak się robi takie błędy, no to trudno będzie nadrabiać te stracone gole. Pięknie. Nasza bramkarka. I kolejny błąd w podaniu. No, coś niesamowitego. Tak, to my tego meczu, dziewczyny, nie wygramy.
Kartki w podaniu i ataku poznanianki. I 28 do 19. Kolejny raz o czas prosi trener Krakowi. Przystanie 19:28, a przyjadą się też gospodarze pan Krzysztof Kutrzewa. Tej reprezentacji coś tutaj uda się nadrobić, jednak bardzo szkoda tego ostatniego fragmentu meczu, w którym znowu Krakowia oddała inicjatywę po kilku naprawdę niepotrzebnych błędach. Kiedy już naprawdę ta gra zaczęła się kleić, poznanianki znowu odskoczyły nam na sporo bramek. Walczymy dalej. 19:28. Pani kapitan Mianę Herman nie może wstrzelić się w tą bramkę. Pojawiła się na początku drugiej połowy, ale cały czas nieskutecznie. Natomiast poznanianki robią niestety swoje. To był bardzo ładny rzut. Bardzo wysoka skuteczność tej zawodniczki, zarówno w rzutach karnych, jak i w rzutach z pola. Absolutnie daje radę. No i to ładny lot drużyny zawodniczki z Poznania. Naprawdę sprytnie, inteligentnie zagrała tą piłkę. I tym razem Krakowia. Trafny. Wynik na naszej tablicy 21:30 w tej chwili. No dużo do odrobienia ma w tej chwili Krakowie, ale solidnie zapracowała na tą przewagę poznanianek, bo to właśnie błędy Krakowi zdecydowały o tym, że pytam, że nie wygląda tak inaczej, ale teraz kontra Milena Herman nareszcie, brawo pani kapitan. 8 bramek przewagi zawodniczek z Poznania. Jest przejęcie. Znowu Herman. Brawo! Wspaniale. Wspaniale pani kapitan. Tak, Milena Herman jest bardzo potrzebna dzisiaj tej drużynie. Zwłaszcza pod nieobecność Laury Świątek, która leczy uraz, przygotowuje się do kolejnych meczów.
A to właśnie tych bramek Mileny Herman dzisiaj bardzo brakuje. 3-4 gole więcej. Gdyby udało jej się to wykorzystać, no to ten wynik wyglądał już by zdecydowanie ciekawiej. W tej chwili mamy 23-30. 7 bramek przewagi poznanianek. Krakowia ciągle w grze, ciągle walczy. Znowu ma taki trochę lepszy okres w grze. Znowu zdarza się nam mniej błędów po tej reprymendzie od trenera, po tym świętym czasie. Wydaje się, że Krakowia bardziej się skoncentrowała. Po prostu wzięła do roboty. Wznawiam poznanianki. To one trochę poszło czas. Przejmuje. O, tam ostro potraktowana nasza zawodniczka. Herman jakby odzyskała siły, jakby odzyskała wiarę w to, że może strzelać. O, do tego stopnia, że aż sędzina musiała interweniować i wprowadzić tam nutkę łagodności między zawodniczki Krakowi i Poznania. Ale jak widać, gra jest cały czas ostra. Nikt tutaj nie odpuszcza. No i ciągle Krakowia będzie ciągle przy piłce, ciągle jest szansa na to, żeby zmniejszać tą przewagę rynkową poznanianek. Zostało nam jeszcze niespełna 15 minut w tym meczu. Naprawdę, jeśli nie powtórzy nam się trzeci taki fatalny okres gry, w którym będziemy tracić bramki seryjnie, to może się jeszcze wszystko zdarzyć. Bardzo ładnie. No co za piękny gol. Ani Andrzejczyk. Brawo Andrzejczyk, brawo Ania. Błąd kroków i Krakowia ma kolejną szansę na odrobienie strat. Już tylko 6 bramek przewagi drużyny z Poznania. A w tym meczu już Krakowia pokazała, że potrafi odrabiać te straty i po raz kolejny Andrzejczyk, no coś pięknego. Chwyt w jedną rękę, w locie w zasadzie, bez dotknięcia ziemi od chwytu do rzutu. No cudowna bramka. I tylko 5 bramek przewagi poznanianek. Ale że się teraz Laura przydała, Świątek. Bo też jej bramek brakuje w tym meczu, ale niestety leczy kontuzję, nie może brać udziału w tym spotkaniu. Bronimy. Potężna kołowa tutaj faulowana. Poznanianki ciągle przy piłce. I trafiają. 31 to jest pierwsza bramka od dłuższego czasu dla poznanianek. Słupek ratuje poznanianki, ale Krakowia ciągle przy piłce i nawet będzie to rzut karny. Rzut karny dla Krakowi. Szansa na kolejną bramkę i kolejne odrabienie strat. A Krakowia bardzo ładnie odrabia te straty. Szkoda, że one są, ale bardzo ładnie odrabia. I Kamusińska tym razem przed szansą. Jest. Skutecznie, bardzo ładnie. Skutecznie przede wszystkim. I 5 bramek przewagi poznanianek. 13 minut do końca. Wszystko może się jeszcze w tym meczu zdarzyć. Najważniejsze, żeby nasze zawodniczki po raz kolejny nie straciły tej koncentracji. Żeby znowu nie przydarzył się taki moment, w którym seryjnie tracą bramki.
bardzo trudny zadanie przed Koszyczkami, żeby wygrać ten mecz, ale ciągle nie są bez szans. Tam jakiś uraz zawodniczki z Poznania, ale dzielna gra. Ładna bramka, pivot, tutaj taki pivot na kole wykonała zawodniczka z Poznania. Stata Jędrzejczyk i Poznanianki przed kolejną szansą. Niestety wpada. 33-26. I kolejna strata. Znowu mamy taki moment, w którym Krakowia traci szybko gole. Ma problem z pozbieraniem się. Aż mi się prosiło o kolejny czas, ale już dwie takie sytuacje to sędzia, przepraszam, trener Kutrzeba wykorzystał. Coś. Dobrze, interweniuje nasza bramkarka. Kontratak Kamuśnińska. Jest bramka. ...27-33, 6 bramek, ciągle te 6 nieszczęsnych bramek przewagi drużyny z Poznania. Tam drobniutka poznanianka zawisła wręcz jak ozdoba choinkowa na naszej kapitan Milenie Herman. I błąd Poznanianek. Krakowia odzyskuje piłkę, nie tracąc gola w kolejnej ofensywnej akcji Poznanianek, więc znowu mamy szansę na odrabianie strat, na odrobienie tych 6 bramek. 11 minut do końca, niecałe 11 minut do zakończenia spotkania. Wspaniale. Mamy to. 28-33, 5 goli i ciągle jesteśmy w grze. 5 bramek to spora przewaga, zwłaszcza przeciwko tak dysponowanym w kontrze Poznaniankom. Ale gramy, ale trzymamy się cały czas. Walczymy o to, żeby zmniejszyć tą przewagę do 4, do 3, do 2 bramek. Może do remisu. Dobrze Wojas tu przytrzymała. Zatrzymała tę akcję. No, ładny rzut. Wysoki. Wyskok tu zawodniczki z Poznania. Idziemy z kontrą. Herman! I poprzeczka. Poprzeczka. Po dobrej interwencji bramkarki, też podkreślmy to. Bardzo ładnie z biodra. Ale rozmyśliła się w ostatniej chwili, rzuciła z góry i 35-28. Znowu 7 bramek przewagi Poznanianek. 9 minut, w zasadzie 8,5 minut do końca. Staroń. Brawo Staroń. Justyna Staroń. Bardzo skuteczna dzisiaj. Pierwszoplanowa postać drużyny Krakowi w tym meczu. Justyna Staroń. Do końca meczu pozostało 8 minut. 29-35. Znów nieszczęsne 6 bramek przewagi Poznanianek. Gramy dalej. I broni wspaniale nasza bramkarka. Kontratakujemy. I jest wreszcie kolejna bramka naszej pani kapitan. 5 bramek przewagi.
wysoki rzut przestrzelony. Łukasz Otawa wyprowadza drużynę Krakowi do ataku. Rejchel, Wojas. Znowu Rejchel. Kawa. Staroń. Kawa. I Rejchel gubi piłkę, ale przejmuje ją Natalka Wojas. I brawo. Odrabiamy kolejną bramkę. Wreszcie cztery bramki przewagi. Już naprawdę kibice, jeśli wy zaraz coś nie krzyknięcie, to chyba ja krzyknę. Do boju Krakowia. Doskonała obrona i Kawa wyprowadza kolejną akcję Krakowi. Rejchel, rzut. Oj, bramka niestety. Obroniona przez bramkarkę, ale mamy rzut karny. Wywalczony przez Rejchel. Do piłki podchodzi Staroń. Niezwykle skuteczna w dzisiejszym meczu. Bardzo na nią liczymy. Dawaj, Justyna. Ajajaj, ale dobijamy, dobijamy. Bardzo brutalnie powstrzymywana Wojas i dwie minuty kary. Dwie minuty kary dla zawodniczki z Poznania. Tak więc mamy 6 minut do końca niespełna. Z tego dwie zagramy w przewadze. A piłkę przejmuje Kasia Kawa i to ona będzie egzekwować rzut karny. I bardzo sobie życzymy tej bramki jako kibice Krakowi. Kasia Kawa. No świetnie. Broni. Chociaż w zasadzie było to trochę źle rzucone, bo prosto w bramkarkę z Poznania. Cztery bramki przewagi. Wreszcie mamy tylko cztery bramki przewagi poznanianek. Trzeba to wybronić. Dobrze by to było wybronić. I przestrzelony rzut. Znowu Krakowia przy piłce. Znowu Kasia Kawa wyprowadza. Już zadrżałem, że sędzia znowu widzi jakieś kroki. Wspaniale. Oj, oj, oj. Ten kozioł był troszeczkę za blisko zawodniczki, która rzucała. Okrutnie się tam potłukła przy okazji. Szkoda tej akcji, bo to była naprawdę świetna sytuacja bramkowa. No ale Dzidek tym razem nie udało się trafić do siatki. Poznanianki trafiają. 5 bramek przewagi drużyny z Poznania. I 5 minut, w zasadzie 4,5 minuty do końca meczu. Herman. Rejchel. Kawa. Staroń. Kawa. Staroń. Kawa. Rejchel. Dzidek. Niedokładnie podanie Rejchel niestety. No, bronimy. Dalej bronimy. Ładnie tam ta drobnietka poznanianka na skrzydle. Sprytnym, inteligentnym rzutem pokonuje naszą bramkarkę. Dalej. Niespełna 4 minuty do końca i 6 bramek przewagi poznanianych. Wydaje się, że to już mecz jest raczej rozstrzygnięty, ale w sporcie walczy się do końca. Herman, tak, w ważnym momencie trafia Herman. Doskonale. I znowu tylko 5 bramek przewagi poznanianych. Bronimy, dziewczyny, bronimy. Tak, będą długo budować tą akcję, będą łapać ten czas. Na pewno też nie czują się poznanianki zbyt pewnie tutaj w tej sytuacji, kiedy nie są w stanie jakoś specjalnie odskoczyć Krakowi w tej drugiej połowie. Oj, to było bardzo ładne. Ofiarnie, natomiast... Natomiast trochę się potłukła nam tu zawodniczka z Poznania, ale dzielnie, twarda,
Łączy dalej. Gości zdobyła Magdalena Ziółkowska, to 13 bramka tej zawodniczki. Tak, to Ziółkowska rozstrzyga ten mecz na korzyść Poznaniak. 13 gol tej zawodniczki. 13 gol. Gdybyśmy tu przeciwstawili jeszcze ze 3 bramki Herman. Ze 3 bramki nie grającej Świątek, ten wynik byłby na pewno korzystny. Ale to jest tylko gdyby. Staroń. Trafia, trafia Staroń. Wspaniały mecz dzisiaj Justynki. 33-37. Przepraszam, 38. Faul w ataku. Wojas. Zidek. Kamosińska. Wojas, Kamosińska, Staroń. Kamosińska. Zidek. Herman. Ładnie omija. O, to był fauli, 2 minuty dla zawodniczki z Poznania. Co zwiększa nasze szanse. 2 minuty do końca. 5 bramek przewagi. I egzekwutorem tego rzutu karnego będzie Kamosińska. I nieskutecznie niestety. Taka szkoda. Poznanianki trafiają po raz 39. Bardzo wysoki ten wynik, ale i nasze zawodniczki trafiły dzisiaj dużo. To taki bardzo otwarty mecz. Jeśli drużyna przegrywająca ma na koncie aż 33 trafienia. 33 trafienia zawodniczek Krakowi i nie mogły dzisiaj wygrać tego meczu, bo wydaje się, że już jest rozstrzygnięty ten wynik. Teraz jeszcze Justynka Staroń ma swoją szansę z rzutu karnego. No i znowu świetnie broni. Bramkarka z Poznania, a sędzina wychwytuje tam błąd, bodajże Kroków chyba. Zawodniczki Krakowi, no i Poznanianki znowu mają inicjatywę. Trafiają po raz 40. Skąd 7 bramek przewagi na niespełna minutę do końca meczu. No szkoda, były takie momenty, kiedy Krakowie naprawdę nie powinna tracić tak wielu bramek. To właśnie te momenty zdecydowały o dzisiejszym wyniku. Ale cały czas widać, że ta drużyna ma potencjał. Zwłaszcza, że jest to w większości skład złożony z młodych zawodniczek. Tu w zasadzie weteranką jest tylko Kasia Kawa, która jest ogromną wartością dodaną dla młodych pasiaczek. Natomiast drużyna jest rozwojowa i cały czas uczy się, zbiera szansę w tej pierwszej lidze. Choć nie zdobyła jeszcze punktu, to wiele wyników było takich na budzących nadzieję. Budzących nadzieję na lepszą przyszłość. Doskonale interweniuje nasza bramkarka. I w ten oto sposób mecz kończy się. A ja Państwa zapraszam 18 stycznia do Kęczy Remedy, kiedy zespół Pasów podejmować będzie drużynę z Wrocławia. Przed drużyną Krakowi 2 wyjazdowe mecze, które zakończą pierwszą rundę w Jarosławiu Wodzisławskim, a w styczniu początek rundy rewanżowej południowej rundy pierwszej ligi. My dziękujemy Państwu serdecznie za uwagę. Dziękujemy Państwu pasjonaci Krakowi. Dziękujemy za finansowe wsparcie, które umożliwia nam realizację tych transmisji live poprzez zakup odpowiedniego oprogramowania. Widzimy się dopiero 18 stycznia tutaj na hali Krakowi. O, zasłużone oklaski dla zawodniczych posłów. Dziękujemy bardzo. Odwiedzajcie halę, odwiedzajcie to miejsce, bo to nasze miejsce. To nasza hala. Hala stulecia KS Krakowia Kercher. Połączona z ośrodkiem osób niepełnosprawnych. Dziewczynom dziękujemy za walkę i do zobaczenia 18 stycznia.